kawał historii jest w tym mieście. Oj, coś zauważyłem. Coś bardzo ciekawego. Nie wiem, czy uda mi się to sfilmować. Spróbuję. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem w tym momencie. Zobaczcie na to sami. Witam serdecznie. Zabieram Was dzisiaj na wycieczkę do Będzina, a dokładnie w miejsce, gdzie dawniej stacjonowały wojska carskie, polskie i nie tylko. Oto jeden z budynków, koszar byłych wojskowych. Drugi budynek. Koszary w Będzinie powstały w roku 1897 z inicjatywy sosnowickiego przedsiębiorcy Henryka Wietla. Rozpoczęto budowę. Tutaj po lewej stronie mamy stajnię. Nie będę się znowu rozgadywał na temat historii i tak dalej, bo zapiska o koszarach jest potężna. Brakłoby mi po prostu materiału, bo kręciłbym film około 2 godzin, zanim Wam to wszystko powiedział. Stawię to wszystko w opisie. Jak wspomniałem, były tu stajnie wojskowe. Tam biegną linie, tory kolejowe. Częstochowa, Katowice. Stajnie były pokaźnych rozmiarów. Teraz mamy tu firmy prywatne. W koszarach stacjonowało różne wojsko, tak już wcześniej mówiłem. Bardzo interesujące zakończenie stropnic tutaj u góry. W oddali szkoła imienia Kopernika. Końcówka koszarów znajduje się tutaj. O, zachowały się jeszcze stare drewniane obudowy tutaj u samej góry, na tym podstropniczeniu. O, pamiętają czasy, gdy stacjonowało tu wojsko. No, taka ciekawostka. Pokażę Wam te koszary z satelity, jak wyglądały. Jaki to był obszar. Jak to wszystko zaczynało i kończyło. Tutaj też był budynek, z tego co patrzyłem na starą mapę, ale tu już nie ma nic, coś współczesnego wybudowano. Stacjonował tu między innymi 14 Doński Pułk Kozaków. Wstawię fotografię jako dokumentację. Obecnie budynki mieszkalne, dawniej koszary, mieszkało tu wojsko, miało swoje zaopatrzenie. Kolejne dwa budynki, obecnie apteka, tam coś do apteki przyległego. To jest były obiekt o jednostce wojskowej. Jednostkę nazwano w późniejszych czasach. Polskim patronatem Józefem Piłsudskim. Ale też Wam to wszystko dam w opisy, bo nie chcę tyle opowiadać. No idziemy terenem byłych koszar wojskowych w Będzinie i opodal dworca PKP. Zauważyłem w oddali dwa budynki, jeden ruina, drugi świetnie odrestaurowany. Podchodzimy do niego, tu biały, tu ta ruina. Podejdziemy bliżej, zerkniemy. Fajnie to wygląda.
Ciekawe, czy dawniej też było malowane na biało i okiennice były brązowe, jak obecnie. Przeczuwam, że tabelka tu u góry też dawne czasy pamięta. No, coś fajnego. Tylko niepotrzebny ten spray tu w oknie. Drugi budynek z prawej. O, już totalna ruina. W potężnej rozsypce. Zabudowy koszar przetrwały II wojnę światową. Stacjonował tu w nich 35. pułk artylerii lekkiej, a także 50. pułk, może tu zobaczymy, 50. pułk artylerii przeciwlotniczej. Druga strona tego budynku. Wejdziemy dalej, może nikt nas nie wygoni stąd. Fajnie zachowane okienko. Rampa. Ciekawe, czy dawniej też była rampą. Teren starych koszarów to 4,27 hektara. Fundusze wyłożone na budowę koszar to 306 i właściwie nie będę podawał końcówki, bo po co? 306 rubli. Jeden z ciekawszych obiektów, nie wiem, może tutaj w tym budynku wyższy rangą oficerowie urzędowali i tym podobnie. Podejdziemy bliżej. Zauważyłem jakiś jakby godło polski. Zgadza się. Godło polski. Dworzec PKP w Będzinie, centrum. Ostatnia nazwa koszar to nazwa, tak jak tu pisze, imienia Józefa Piłsudskiego, żołnierza Wojska Polskiego, 2 pułku piechoty i tak dalej, i tak dalej. Wstawię zdjęcie, przeczytacie sobie to. Tu były koszary. Przekręcę się o 90 stopni. Tu mamy Będzin, stare miasto, bank, dawniej kamienica żydowska. Jeszcze raz przypomnę, dworzec. Jest ciepło. Odwilż. Niedawno był śnieg. Tak spacerujemy sobie po historycznym miejscu Będzina. Taka ciekawostka, pod spodem zachowała się jeszcze stara koszarowa droga z kostki brukowej. Tak to wygląda, wyrwała się na asfalcie. Tu widać połowę budynku, już nie istnieje. Druga jej część grozi zawaleniu. Zerknę do środka przez kraty. W tych budynkach urzędowali żołnierze. Jesteśmy teraz na ulicy 1 Maja. To jakby czwarty zakątek czterech ulic. Idziemy wzdłuż. Szukam starych ogrodzeń, ale chyba się ich nie doszuka. Kolejne budynki. Przy ulicy 1 Maja natrafiam na taki budynek, ładnie zachowany,
to było jednostce wojskowej. Idziemy troszkę dalej. Zobaczymy, co tu jeszcze zostało w terenie. Stary mur, kolejny budynek. Kawał historii jest w tym mieście. Oj, coś zauważyłem. Coś bardzo ciekawego. Nie wiem, czy uda mi się to sfilmować. Spróbuję. No naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem w tym momencie. Zobaczcie na to sami. Była to najprawdopodobniej stara, potężna, ale ogromna ziemianka wojskowa. Próbuję obejść ten obiekt od drugiej strony. Może gdzieś dostanę się na jego terytorium. Właściciel pozwoli mi. O, niespodzianka. Można wlecieć. Pozwoli mi po prostu pofilmować w środku. Nie wiem, może się uda. Na razie się przebijamy. No nie dotarłem do tego miejsca, o którym mówiłem, ale spróbuję jeszcze od innej strony. Ale za to dotarłem do takich murów. Tutaj też pozostałość po jednostce wojskowej. Tam widać, ktoś dobudowywał do tego domku dach cegłą współczesną. Tu stary były fundament, wszystko rozczaskane. Kostka brukowa, która wam pokazywałem, jak żeśmy szli, która się odkryła w asfaltowej dziurze. Widzę, że jest tam taka kubka tej kostki. Podejdziemy bliżej, spróbujemy to pooglądać, no i sfilmować. No takie cudo tu leży na ziemi, ale to na pewno nie jest po żołnierzach. Zobaczcie sami. No stary talerz, nie powiem. Sygnatury nie ma. Wchodzę pomału w tą dziurę, na którą patrzyli żeśmy z góry. Znowu widzę coś ciekawego w oddali. Na razie wam nie powiem. Stara kostka, stara cegła. Ale widzę jeszcze starszą, o której wspomniałem. O, imponująca, tylko muszę obejść krzaki, bo mają straszne kolce. Popatrzcie na to. Budulec, którego budowała była droga na koszara. Granit, nie tylko, jakieś kwarce. No, fajna sprawa. Były fundament w jakimś budynku koszarowym, ale mnie zadziwiło coś innego. Właśnie się zbliżam tutaj, w tym miejscu. Widzę jakąś dziwną dziurę. Nie wiem, czy to jest kanalizacja, czy nie. No, jest tam ciemno. Zerkniemy od drugiej strony. O, a tu ten śmieszny domek z tym dachem. Wcisnę się tu do góry. Zerkniemy, bo tu jest taki otwór. Tak, to było coś z kanalizacją powiązane, teraz obecnie jest zalane przez wodę. Dobra, przedarłem się i znowu niespodzianka, znowu ta kostka brukowa. No żywcem ją zerwano z drogi, a tu z góry już lepiej to wygląda. No studzienka, chyba kanalizacyjna. Chyba, że się mylę, jeżeli ktoś coś wie więcej, potrafi podpowiedzieć, co to mogło być. Proszę, piszcie w komentarzach. No wygląda tak stara wartownia wojskowa. Drapiemy się do góry. Może się uda. Kurde, znowu ślisko. Bardzo ślisko. Stromo. Ale idę do góry. Udało się. Stare mury okalające byłą jednostkę wojskową. Szukałem tego właśnie. No i się udało. Rewelacja. Taka zajawka. Nieźle to wygląda. Przybudówka. Tak wam powiem, jestem, doszłem. Są tu podłogi drzwi, jakaś hurtownia. Jestem na terenie niebyłej ziemianki. Jest przed nami, jest ogromna. Tak jak powiedziałem, kominki wentylacyjne u góry. Ale dziś jest duszno. Odwilż niesamowita. Mam nadzieję, że mnie nikt stąd nie wygoni. Trochę pokręcę. Dobra, jestem już w najbliższej okolicy. Tak to wygląda. Ciekawe, gdzie było wejście. Chyba z drugiej strony.
Tu jest ciekawostka taka, tu na dole są zawiasy. Nie wiadomo o co biega. Czyżby ten teren został przysypany? Kominek wentylacyjny. Jakieś uziemienie, to już całkiem coś dziwnego. To może współczesne, nie wiem, zobaczcie sami. Idę dalej. Kolejny kominek wentylacyjny. Za chwilę będziemy z drugiej strony. O, a tam, przez tą dziurę w płocie, namierzyłem to miejsce. Tamta śmieszna przybudówka w tym domu. A jest, jednak jest. No zobaczcie sami na to, jak to wygląda. To była chłodnia. Rewelacja. I ostatni widok na to miejsce. O kurde, zobaczcie sami. Dalsza część, nie doszłem do tego miejsca, bo wystraszyła mnie ta brama, że jest zamknięta, ale przeszłem. Tutaj też były wozownie. Trzymano to stajnie, no. Trzymano tu konie. Na żołnierzy tym podobnie. Ale numer. Na tym kończę dziś materiał. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę. Chcesz więcej moich materiałów? Subskrybuj mój kanał. Dziękuję. Zapraszam na kolejne materiały.